Tuż po finale turnieju Counter-Strike Global Offensive na X.com Clash Wojciech Wojcom Podgórski, a moim gościem jest zawodnik Team AGG Damian Furlan-Kisłowski. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Powiedz, przygotowywaliście się jakoś szczególnie do tego turnieju, czy raczej to był taki spontan? No generalnie tutaj przez 2 tygodnie mieliśmy straszny zapierdziel w terminarzu i musieliśmy grać cały czas oficjale i za bardzo nie mieliśmy czasu, żeby przygotowywać coś nowego i w czasie oficjali potrafiliśmy zmieniać po prostu ustawienia, bo coś nam nie pasowało w czasie gry. I tak jakby na spontanie trochę przyjechaliśmy, bardziej tak jako taką atrakcję, żeby gdzieś pojechać, traktowaliśmy to tak. Jeżeli chodzi o waszego rywala w finale, spodziewaliście się, że będzie to właśnie Pride, a nie Team Kinguin? No właśnie tutaj było duże zaskoczenie. Troszeczkę oglądaliśmy dema przeciwników, bardziej nastawialiśmy się na Kinguin. No a tutaj Pride zaskoczyło. No, wiedziałem, że nie będzie Mariusza Lorda Cybulskiego, co moim zdaniem jest trzonem drużyny Kinguin. On tam trzyma całą rotację, wszystko u nich. No i trochę trudniej im się grało. Widać było, że trochę chłopaki się gubili. No i no niestety na dłuższą metę przegrali. Właśnie to, o czym powiedziałeś, nieobecność Lorda. Myślisz, że jest to spowodowane być może lekceważeniem tego turnieju przez graczy Team Kinguin? Z tego co wiem, to Lord miał jakieś sprawy rodzinne, więc nie mógł przyjechać na ten turniej. No i CS-a przekładać na sprawy rodzinne to trochę lipa. No cóż, no raczej nie zlekceważyli tego turnieju. Oni też nie mieli czasu, bo mieli zamieszanie z organizacją, no i też się nie przygotowywali pod ten turniej. Cały czas tylko czasem oficjal zagrany. No i z tego, co mi Michu mówił, w ogóle totalnie nie grali od 2 tygodni, od kiedy wrócili z SLTV. Do waszego zespołu po wielu miesiącach powrócił Pit, który zastąpił Repo. Czy wniosła coś szczególnego ta zmiana? No jeszcze tego... Za wcześnie, aby stwierdzić. Tak, dokładnie. Za wcześnie, aby stwierdzić. Dokładnie. A gdybyś miał określić, kto jest lepszym aimerem, Repo czy Pit? Jeżeli chodzi o aima, to na pewno Repo wygrywa tutaj, ale Pit wiadomo już jest, można powiedzieć, weteranem na scenie Counter-Strike'a od Source'a, już bardzo długo utrzymuje się w tej topce, więc on nam bardziej się przydaje, bo potrafi podejmować lepsze decyzje w trakcie gry. A Repo był taki mało doświadczony, obyty, można było zauważyć, że miał na sobie presję po zmianie i słabo mu szło, ludzie go trochę przycisnęli od strony publiczności. Ostatnio, kiedy właśnie zmieniliśmy Repo, zaczął właśnie dobrze grać i tutaj Repo się zdziwił, że go wyrzuciliśmy. Ale tu nie chodziło o grę Repo, że on słabo grał albo coś, po prostu w drużynie coś nie grało. Coś jakby tak, rola w drużynie może była, potrzebowaliśmy snajpera albo kogoś takiego. Tak. Okej, czy po tym finale możemy powiedzieć oficjalnie, że jesteście top 2 Polski? Nie, tego bym nie powiedział. Myślę, że pomiędzy nami i Kinguin będzie się toczyła bardzo długa walka i teraz oni są top 2 w Polsce. Widać to w rankingu światowym. My trochę spadliśmy, no ale odbudowujemy naszą formę i będziemy starać się wrócić na te nasze podłoże, jakie wcześniej mieliśmy. Okej, jakie macie plany na przyszłość? Gdzie będziemy mogli was oglądać? W Polsce czy też za granicą? W najbliższej przyszłości będziecie mogli nas zobaczyć w Katowicach na Silesia Cup. No i chyba to wszystko na razie w planach. Teraz gramy sobie ligi takie jak CEWO, SEA. No i postaramy się tam dostać do finałów LAN-owych. No i wtedy by było super. A skupiać możemy się tylko na majorze, który będzie no nie na kolonii, tylko na następnym już. No trenować. Okej, na koniec wrażenia z imprezy. Jak ci się podobało? Właśnie tutaj jestem bardzo mile zaskoczony, bo ta scena bardzo przypominała taką scenę, jak była na IEM. I robi wrażenie, gdyż to nie jest jakiś duży turniej, chociaż pula nagród była też bardzo zaskakująca. No i jak najbardziej na plus turniej, kurczę, wrażenie było. Puchar też robił wrażenie, bo był bardzo duży. No, Polska się rozwija w stronę sportu. Widać to gołym okiem. W takim razie ja jeszcze raz gratuluję. Dla Polsat Sport Wojciech Wojcom Podgórski i Damian Furlan-Kisłowski. Dziękuję.